Alicja Bachleda-Curuś i Sebastian Kalpiel-Łecka, pewnie tak. Słyszeliście, najgorętsza para góralska eksportowa? Czy ja nie wiem, czy oni są parą, czy nie są? Nie mówiłem na ten temat z Sebastianem, znamy się bardzo dobrze. Tak. Nie pytałem, nie mówiłem, także trudno mi to powiedzieć. Nie wiem, czy to nie jest wysysane z palca, jak to się mówi, po to, żeby było po prostu, no. Nie wiem, musiałbym... Tak po prostu... jak kiedyś pan Kwaśniewski niby miał mieć dziecko z Edytą Górniak. Nie? Też wysane z palca, prawda, po słynnej olimpiadzie, gdzie ona hymn śpiewała. Czy góral i góral to jest jakby związek nie do przebicia? Nie no, każdy związek, jeżeli jest taki no, zbudowany na zdrowych relacjach, takiej prawdziwej miłości, to jest no, autentyczny, szczery i niepowtarzalny. Ja bym tutaj nie ujednolicał, że górale są lepsi czy Ślązacy, że po prostu każdy człowiek jest, na pewno jedno jest, że tak powiem, jedna górale na pewno taką cechę mają, że są pracowici, są bogobojni i są wierni korzeniom, tradycji, są wierni religii, są wierni, nie wiem, takim pewnym wartościom, które się wynosi z domu, po prostu. Tam ja jakoś tak widzę, że... Które ich też wyróżniają spośród narodów, tak, bo chociażby strój góralski, oni się od razu wiemy, skąd ten pan jest, prawda, w kapeluszu góralskim, w pasie, z której części świata. Tak, góral się nie wstydzi iść na własne wesele, na własne chrzciny po góralsku, czyli po prostu on to... Taką to samą jest... dumę mają Japończycy chodząc w kimonach, czy Bawarczycy chodząc w te krótkich spodenkach i tych kapelusikach, prawda? I to jakby jest wartość sama w sobie i docenienie tego faktycznie, co mamy. Ja bym życzył Polakom z tej Polski, żeby docenili to piękno, co mają u siebie, bo każdy folklor, każde tradycje są naprawdę mega wartościowe i mega eksportowe. To nam się tak tylko wydaje, to jakaś wiocha, coś. Nie, właśnie dla tych wartości, dla tej kultury, dla tego folkloru człowiek na przykład jedzie na Bawarię, człowiek jedzie na Bałkany, do Hiszpanii, na Kretę, w Azję. Ja tam no nie jadę oglądać wieżowce, tylko jadę właśnie posmakować tej kuchni, zobaczyć jak oni grają, jak śpiewają, jak chodzą ubrani. Też rzeczy mnie interesują najbardziej. No nie zrobiona kuchnia pod Niemca tam gdzieś, prawda, tylko nie. Ortodoks w Grecji to grecka, w Hiszpanii hiszpańska, we Włoszech włoska, a nie niemiecka. Tak samo jak ktoś przyjdzie w góry, chce zasmakować góralskiej kuchni, a nie, prawda, McDonalda. Chociaż może niech stoi, niech tam będzie też, no ale ja jakoś tak to wszystko widzę i apelowałbym do tego, żeby przywiązywać właśnie szacunek do tych tradycji, bo to jest wartościowa rzecz, niepowtarzalna i przede wszystkim to jest nasze.